Witam was. Witam was. Dzisiaj taki inny temacik, ponieważ bardzo dużo z was zaczęło pisać, dlaczego komentarze są tam wyłączone pod tym dzisiejszym filmem, który tam był o tym jedzeniu, które mieliśmy na 3 tygodnie. Tak, wyłączyłem, bo tam po prostu była zatracona kultura komentarzy, można powiedzieć. Kiedyś pokazywałem w różnych filmach różnego rodzaju rzeczy, które kupowaliśmy bio, czyli ekologiczne. Wiadomo, te rzeczy są dużo droższe i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Wzięliśmy to pod uwagę, dlatego sprawdziliśmy inną opcję. Po prostu zaczęliśmy używać normalnych, konwencjonalnych warzyw, owoców, które są ogólnie dostępne w marketach, które ogólnie też są bardzo tanie. Do tego dołączyliśmy oczywiście, tak jak mówiłem, nasze kiszonki, które robimy sami. I tu już akurat znowu do kiszonek już mamy inne produkty. Do kiszonek używamy już bio, bo tu trzeba szczególnie buraki. To nie ma za bardzo opcji, żeby tutaj nie wziąć ekologicznych buraków, bo to będzie bardzo źle. Do tego dołączyliśmy zioła jadalne, o których również mówiłem. Zauważyliśmy, że jeżeli teraz robimy taką procedurę, teraz wam to opiszę, żebyście po prostu to mogli wszystko zrozumieć. Jeżeli mamy te warzywa i owoce z tego marketu, najpierw je trzeba umyć. To jest pierwsze, zwykłą wodą, można umyć też wodą z jonizatora. Później najlepiej jest ozonować. Pokazywałem wam ozonator, mówiłem, gdzie go kupić. Ewentualnie będziecie mieli link w opisie, gdzie znajdziecie sobie jeszcze ozonator. Były też i filmy, jak to ozonować. Wtedy oczyszczamy te warzywa, owoce. Kolejna rzecz, my tych warzyw i owoców nie jemy. My wyciskamy z nich soki. Pokazywałem wam również wyciskarkę poziomą, którą mamy właśnie przeważnie do warzyw, teraz było i o pionowej. Jeżeli wyciskamy teraz ten sok z tych owoców czy z tych warzyw, większość chemii ma strukturę oleistą. Ona jest tylko i wyłącznie po to, żeby ją woda nie zmyła. Jeżeli by to była chemia, która się rozpuści w wodzie, to ona od razu by się rozpuściła po pierwszym lepszym deszczu, dlatego stosuje się chemię oleistą. Jeżeli wyciśniemy teraz z tego sok, ta chemia zostaje w tej pulpie i mamy większość soku czystą. Także to jest parę takich ważnych zasad. Dodatkowo, jeżeli już tam część jakiejś tej chemii się przedostanie do tego, to teraz jedząc te zioła jadalne, które mamy na ogrodzie, nasz organizm zostaje wyczyszczony z tego. No i tyle by było mniej więcej w tym temacie, bo tam pisało masa to trucizna. No to jeżeli trucizna, to dlaczego wy chorujecie, a dlaczego ja jestem zdrowy? Czego moja żona jest zdrowa, jak my teraz to jemy? Bo my to specjalnie wytestowaliśmy już teraz parę miesięcy. Nie kupowaliśmy praktycznie nic, no bio, banany kupuję, bo te zwykłe to prędzej można kogoś tym bananem zabić niż go zjeść, bo to naprawdę zdrewniałe i tego się w ogóle nie da zjeść. Dobra, jeszcze wam powiem moja mama, co myśli w tym temacie i też z jej doświadczenia. Tak, ja jeszcze chciałam wam powiedzieć parę takich słów, ponieważ wszystko jest ekologiczne, ale to tak myślę, że nie do końca, ponieważ myśmy też mieli plantację truskawek i powiem wam tak, gdyby one nie były pryskane na robaka, to w ogóle byśmy truskawki nie zjedli. Bo dlaczego? Bo ten kwiat od środka już byłby całkiem, po prostu by zginął. Dlatego muszą być pewne opryski zrobione. Jest tu taka anegdota, gdzie spotyka się dwóch rolników i powiem wam tak, jeden prowadzi gospodarstwo ekologiczne, jeden zwykłe. I ten, co prowadzi zwykłe, mówi temu drugiemu, co ty robisz, że ty masz ekoprodukty i gospodarstwo ekologiczne. A on mu na to odpowiada, wiesz, ja robię to samo, co ty, tylko robię to w nocy. No więc... A tak na chłopski rozum trzeba też pomyśleć. Jest mniej może oprysków, ale podstawowe na pewno trzeba zrobić. To nie znaczy, że trzeba 3 razy pryskać, tak jak jest, bo myśmy tak tego też nie zrobili, ale jeden podstawowy musi być zrobiony. Używa się mniej chemii, bo tak samo jest, gdyby ziemia nie miała pokarmu takiego dla rośliny, nie urosłoby nam nic. Albo by były to truskawki takie małe jak jagody. Tak powiem. Ale kupowało się specjalnie taki nawóz na owoce i warzywa. Ja wiem, że on kosztował bardzo dużo, ale w tej chwili ważne było zdrowie nie tylko
moje, ale także i tych ludzi, którzy korzystali z tego. To nie było tak, ja nie byłam odpowiedzialna tylko za swoją rodzinę, ale także za ludzi, którzy to kupowali, którym mogłam to polecić z czystym sumieniem. I tak samo jeszcze ja widzę na wsi, ponieważ my też mieszkamy na wsi teraz i bardzo często widzę babcie nawet po 60, 70, 80 lat, które biegną przez pole, ledwie niosą ten opryskiwacz i zasuwają przez te pole i pryskają tam te pomidorki i różne inne rzeczy. Później zostaniemy poczęstowani takim pomidorkiem. Masz, pyszne, ekologiczne, sama wyhodowałam. No niestety, i tu właśnie często się też z tym pojawia. Moja znajoma też ostatnio mi mówi taki przykład, że gdzieś też brała od jakiejś starszej pani warzywa, owoce ekologiczne. Była z tego zadowolona, aż w pewnym momencie ta pani jej się wygadała przez przypadek jakoś. Powiedziała, no te jabłka tylko były teraz 6 razy pryskane. Tylko 6 razy. I to były ekologiczne jabłka prosto ze wsi. I tak to się ma, te produkty niestety. Chciałam jeszcze dodać, że były zrobione takie badania. Były produkty od rolnika, były produkty z ryneczku, gdzie kupujemy najczęściej, i były produkty z marketu. I co się okazało, i tu byłam też zaskoczona, że te z marketu więcej przechodziły prób, sprawdzeń i były jeszcze najlepsze z tych wszystkich. Niestety, jedni robią to uczciwie, ale nie wszyscy. A do marketu są produkty sprawdzane parokrotnie niekiedy. Dlatego miałam na własnym przykładzie, kupowałam ziemniaki prosto od gospodarza, prosto z ryneczku, a na końcu kupowałam z marketu. Nie powiem jakiego, ale kupowałam i powiem wam, te były najpyszniejsze. Smak miały takie jak kiedyś dzieciństwo. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie, bo co wypróbowałam na samej sobie. I my nie używamy na naszej działce żadnej chemii, dlatego my nie mamy żadnych warzyw, my nie uprawiamy żadnych warzyw, bo nam po prostu nic nie urośnie na tej ziemi. Te dodatkowo mamy bardzo ciężką glinę tam. Myśmy kiedyś zasadzili marchewki, i były fajne, wyrosły z góry, fajnie wyglądały, ale jak je wyciągnąłem, to one były takie. Po prostu ziemia była tak twarda, że te marchewki po prostu nie mogły się przebić, nie mogły się po prostu urosnąć. Tam jest skała, totalna skała. Jak to wyschnie ta ziemia, to nawet łopatą nie idzie się przebić przez to, żeby po prostu przeryć to, jak to się kiedyś mówiło, ziemię. Taka twarda jest ta glina. Dlatego mamy też i plony z naszych krzewów, ponieważ mamy krzewy owocowe, mamy drzewa owocowe na naszej działce posadzone, mamy orzechy. Mamy te plony bardzo małe. Często zdarzają się, że mamy orzechy laskowe, a wszystkie są w środku puste, bo jest dziurka i po prostu jest robak i po prostu zje to wszystko w środku. Bywa i tak. No. Z drzewa miałem chyba 3 takie wielkie skrzynie orzechów laskowych i może było w nich może 6-7 orzechów. Reszta było po prostu wszystko zżarte. Także tak wygląda rzeczywistość niestety. Jest ona troszeczkę inna, jak się całkowicie żadnej chemii nie stosuje. Dlatego my stawiamy zawsze, tak jak mówiłem, na zioła jadalne. A to, co zobaczyliście w tych zakupach, to był dodatek, tak jak to mówiłem. To jest dodatek smakowy, który można sobie wycisnąć sok, można go sobie wlać do tej zieleniny, zmieszać, zmienia to smak, żeby nie było monotonii cały czas smakowy, bo można jeść cały czas te zioła zielone bez problemu, bez żadnych dodatków. Można, całkowicie za darmo. Ale po co? Skoro można sobie coś dodać, urozmaicić ten smak. Można? Można. Dlaczego nie? Jak wiecie, ja zawsze mówiłem, że bardzo dobrym obornikiem jest tutaj koński obornik, który można dawać jako nawóz, ale tutaj czasami są też wyjątki, bo zależy pod co się go używa. I tu teraz opowiem, mam fajny przykład. Jak mieliśmy truskawki, to zakupiłam obornik koński, całą przyczepę. I co się stało? Zawsze na jesień pryskaliśmy na chwasty, ale wiosną już tego nie robiliśmy. Także mówiłam, ograniczenie do minimum chemii. Tylko to, co trzeba, a jeden oprysk. Ale na chwasty nie robiliśmy w ogóle wiosną. I wtedy się stało. Z tego obornika, tam są, wiadomo, resztki nasiona, które przetrwały
w sianie. Wszystko zaczęło kiełkować. Myśmy sobie po prostu nie dawali rady. To było jeden rok, to było strasznie, to nie można tego było wyplenić. A niestety trzeba było na czas zrobić, bo wtedy truskawki zostały zaduszone i z plonów niestety było zero. Także mówię, jeden minimum oprysk musi być, co na przykład na truskawki, na robaka, bo są trzy, ale niestety. A niektórzy, ja wiem, że tej chemii nadużywają, nawet pryskają zielone truskawki, żeby były czerwone 3 dni przed zbiorem. No to już jest nienormalne dla mnie. Także stosować, ale odpowiedzialnie, bo nie stosujemy tego tylko dla siebie, bo patrzeć też pod względem innych. Bo jak jadłam z tego samego pola i moja rodzina, także ja nie mogłam dać nie wiadomo ile chemii. Tylko patrzyłam na to, żeby też było jak najmniej. No i tak to mniej więcej wygląda wszystko po kolei. Dodatkowo jeszcze inna rzecz, dlaczego jeszcze komentarze też były wyłączone, pomimo tego, że one były w większości niestosowne, bo były niestosowne, na niektóre pojawiały się obraźliwe, dlatego po prostu je wyłączyłem, to było to, że po prostu przyjechaliśmy tutaj na urodziny mojego ojca i nie byłem u niego już na urodzinach z 15 lat chyba, nie? No, z 15 lat temu byłem ostatni raz, miałem okazję z moim ojcem świętować jego urodziny, dlatego tym razem udało nam się przyjechać na to i po prostu chciałem też mieć troszeczkę czasu dla siebie i dla rodziny. Dlatego też również je wyłączyłem, bo wtedy mam troszeczkę więcej spokoju, nie jest ich taka masa i mnie tak nie przytłoczą w pewnym momencie, bo niekiedy jest ich tyle, że po prostu nie da się z tym ogarnąć i jest tego za dużo. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeszcze ktoś zapytał, co z tym plastikiem wszystkim. No ja już nie poradzę na to, że fabryki to pakują wszystko w plastik. Można niektóre rzeczy wziąć własne torby, ale znowu wtedy jest problem, bo na wadze doliczają nam wagę tej torby i płacimy znowu za naszą własną torbę jeszcze raz. A one przeważnie nie są zbyt lekkie. Jeżeli się weźmie taką fajną, grubą, materiałową torbę, no to zapłacimy dodatkową kasę znowu za to. A co robię z plastikiem? Opłacam śmieci gdzieś chyba z 250 zł na rok, co już według mnie jest masakrą totalną. I za to mam wywózkę plastiku, ładujemy w to takie żółte worki, stawiamy to na drodze i przychodzi auto i zabiera to gdzieś tam. Pewnie na taką sortownię, gdzie kiedyś pracowałem w Holandii. Także wiem, jak to wygląda, od środka nawet. Dobra, także jeszcze raz w skrócie. Sprawdziliśmy, że można jeść normalne, zwykłe rzeczy z marketu. Dodajemy do nich zioła jadalne. Kiszonki, bardzo ważne. Trzeba je porządnie umyć i trzeba je zozonować. Ozonator się kłania. Ozonujemy, czyścimy, gotowe. I najlepiej wycisnąć z tego sok i w formie soku to zjeść. Banany polecam tylko i wyłącznie bio, bo te zwykłe nie można ich zjeść, boli po nich żołądek i dostajemy po nich zgagi. Także to nie wiem czemu, ale tak jest. Ty też tak z bananami masz? No. Jak ja zjadłam banana, to mi zesztywniał cały język, bo on jeszcze nie był dojrzały, a miałam smaka na niego. Zesztywniał mi język i policzki, wszystko. Nie wiedziałam, co się dzieje. A drugie banany, jak kupiłam, no to prędzej się zniszczyły niż dojrzeli. No także więc też kupuję bio. To nie jest aż tak duża różnica, myślę, a... No różnica jest minimalna między zwykłym a tym bio bananem, może chyba złotówka na kilu, może nawet nie, no, jakoś tak. Choć nawet i zdarzyło mi się czasem sytuację, że warto zajrzeć na ten regał bio, pomimo że się kupuje zwykłe, bo już zdarzały mi się sytuacje, że rzeczy bio były tańsze niż zwykłe. Nie wiem, z czym to teraz było ostatnio, ale tak było z czymś. Chyba z nektarynami żeśmy gdzieś chcieli kupić i okazało się, że te biologiczne były tańsze o całe 2 złote niż te zwykłe, konwencjonalne. Nie wiem, może już były przecenione, cena niby była normalna. W każdym razie były o 2 złote tańsze niż te normalne. Dobra, także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że dociekliwość będzie troszeczkę zgaszona, bo już pisaliście i tu, i tam. Czemu komentarze wyłączone? Czy się utożsamiam z kim? Nie wiem z kim. Ale to już nie pierwszy raz, że komentarze były wyłączone, bo zdarzały się już inne filmy. Bardzo często filmy o magii, które coś tam miałem. Tam też musiałem komentarze wyłączać, bo też robiło się nieciekawie w komentarzach, wtedy wyłączałem je, także to nie jest pierwszy przypadek, że komentarze były wyłączone. Czasem tak może po prostu być,
bo jeżeli ktoś zatraca kulturę i mi napisze 100 czy 150 komentarzy tych samych, to w pewnym momencie mi się tego nie chce nawet kopiuj i wklej zrobić, tylko po prostu to wyłączam i święty spokój. Bo nie będę 150 razy to samo pisał. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was. Ja też pozdrawiam Was i proszę Was o wyrozumiałość, że mamy go tylko dla siebie teraz w ten weekend. Dziękuję Wam wszystkim i życzę miłego weekendu wszystkim.